Nie zaglądaliśmy już dawno do świergotek. One już, a być może pokazywałem nawet, że już mają jajeczka. To już jakiś czas temu było. Natomiast teraz, no sporo się tu, powiem szczerze, zmieniło, bo to nie jest samczyk, ten, który był z nią. To już jest, ale chcę go namierzyć, maluszek, który dzisiaj wyszedł z budki, funu w zasadzie. I stąd to mnie skłoniło, żeby tu do nich zajrzeć. No i wam też oczywiście pokazać, co tu się wydarzyło, bo tak mi sporo się wydarzyło. Samiec, który tutaj był, był tu też taki zielony właśnie. Zjadł mi któregoś dnia, otóż było pewno ze 3 tygodnie temu. Zjał w tym sensie, że moja wina, nie domknąłem klatki. Samiczka oczywiście siedziała w budce na jajkach, więc nie zauważyła, że klatka była niedomknięta. Natomiast samczyk był na zewnątrz, więc oczywiście po prostu nam wyfrunął. Drzwi nie były zamknięte. Przyszedłem po południu dać jeść. Rozglądałem się, nie było, bo myślałem, że może w budce siedzi. W budce go nie było i już się domyśliłem, że zwijał nam. Także samiczka miała duży problem, dlatego że została z 3 maluchami, bo już te maluszki były wyklute. Oczywiście jeszcze takie były łyse, chociaż już podrośnięte nieco. I obawiałem się, że może ona ich po prostu nie dochowa, bo jednak 3 maluszki, ona sama, bez samca, samiec zawsze karmi. No i to wszystko spoczęło na niej. Jak widzicie, maluszki się urodziły i to takie właśnie zieloniutkie jak tata. Tu jest jeden. Tu widzę, on się tutaj nam... One, tak jak mówię, dzisiaj z budki dopiero powychodziły, więc oj, to całe tam widać, może uda mi się nie otwierać klatki, dlatego że już otworzyłem dzisiaj, dając im jeść, i uwierzcie mi, że już ten młody jeden wyskoczył. Samiczka wie doskonale, że otwieram klatkę, to idzie w drugi kąt. Zresztą otwieram przy niej, nieraz siedzi na tej wodzie, na miseczce i nie ucieka. Natomiast maluchy po prostu z takim rozpędem jeszcze wypadają z klatki. Co jeszcze chcę powiedzieć, chcę tu wejść trochę wyżej, dlatego że ta klatka stoi wysoko. I tu mam taki jeszcze jeden jakby problem, bo w budzie został. O, nie zobaczymy go. Będę musiał, ciemno tu już jest, wyciągnąć maluszkę. Pokażcie, pokażcie, pokażcie. Proszę. Ej, może trochę się odsunę dalej. Spójrzcie, jest jeszcze jeden mały. Już opierzony na szczęście, natomiast no dużo, dużo mniejsze niżeli tamte. Schowam go do budki z powrotem. Dlaczego taki mały? No może być kilka powodów. Po prostu, jeżeli były 4, no widzę, jajeczko nawet jeszcze leży, jeżeli były 4-5 jajeczek, a co 2 dni znoszone, więc on w najgorszym wypadku może być 8-10 dni młodszy od swoich braciszków, prawda? I stąd ta różnica wielkości. Ewentualnie może być też sytuacja taka, że samiczka po prostu, wchodząc do budki, karmiąc je, no wiadomo, te 2 większe, te dziobki podnosiły wyżej i po prostu więcej tego jedzonka dostawały. Ten maluszek tak został, no i tak urósł, bo bałem się, że on w ogóle nie dorośnie. Bo wcześniej jeszcze zaglądałem do niego, to taki był naprawdę maleńki. Jeszcze prawie, że łysy, kiedy one już miały piórkę. Ale widzę, że mama się spisała dobrze, bo odchowała. Także teraz będę z niecierpliwością czekał, kiedy on mi z tej budki wyfrunie, bo boję się też z kolei, że jeśli te maluszki 2 na zewnątrz będą, to nie wiem, czy samiczka będzie do nich, do tamtej właśnie, zaglądać. Miejmy nadzieję, że nie zapomni i że będzie zaglądać.